Polsce uprawiamy około 800 tysięcy hektarów rzepaku, z którego zbieramy około 2 tony 700 z hektara. W gospodarstwach o średnim poziomie agrotechnicznym możliwy jest uzyskany plon w wysokości 3,5 do 4 ton z hektara. A co zrobić, żeby uzyskać jeszcze więcej? O tym w dzisiejszym odcinku porozmawiamy z doradcą agrotechnicznym. Sylwia, powiedz nam, od czego zależy plon rzepaku? Myślę, że nie powiem nic odkrywczego, bo większość rolników wie, co wpływa na plonowanie rzepaku. No, a warto powtórzyć, jest to m.in. dobór odpowiedniej odmiany, uprawa roli, nawożenie, ochrona grzybowa i w końcu zbiór. Zaniedbanie każdego z nich skutkuje spadkiem z plonu. Jednak gospodarstwa plonujące na poziomie 3,5 do 4 ton nasion z hektara, uprawa agrotechniczna jest już bardzo dobra. Więc co w takich warunkach determinuje plon powyżej 4 ton? Czy ochrona fungicydowa ma na to wpływ? Odpowiednia ochrona fungicydowa tak, szczególnie tam, gdzie rzepak przychodzi na to samo pole częściej, ale i odpowiednie zmianowanie. W gospodarstwach zbierających od 3,5 do 4 ton nasion z hektara zazwyczaj nie ma problemu z nawożeniem, agrotechniką czy walką ze szkodnikami. W takim razie, jakie choroby są najbardziej szkodliwe, jeżeli chodzi o plon? W Polsce największe zagrożenie stanowi sucha zgnizna kapustnych, często nazwana też od stadium koniugialnego fomalinga. Foma bardzo szybko się rozprzestrzenia, prawda? Tak, bardzo szybko się rozprzestrzenia. Grzyb rozmnaża się zarówno płciowo, jak i bezpłciowo. Zarodniki przenoszone są przez wiatr nawet na odległość 500 metrów do kilku kilometrów. Powodują ją dwa biotypy grzybów, Leptosferia diglobosa i Leptosferia maculans. Ten ostatni atakuje łodygę i przerasta przez tkanki. I pierwsze symptomy chorobowe widać na początku na liściach. Najłatwiej zauważalne są symptomy choroby na liściach, powodując ograniczenie procesu fotosyntezy. Jednak największy problem foma powoduje, gdy choroba przedostaje się na łodygę. Wówczas rośliny rzepaku wytwarzają mniej pędów bocznych, mniejsze uszczyny. Rośliny są łatwiej atakowane przez takie choroby jak zgnizna twardzikowa czy czerń krzyżowych. Jakie straty te choroby mogą spowodować? Foma może powodować straty rzędu od 500 do 700 kg nasion z hektara. A z czego wynikają właśnie aż tak duże straty? Aby zobrazować, posłużę się przykładem. Jeżeli chcemy uzyskać plon 5 ton nasion z hektara, przy obsadzie 35 roślin na metr kwadratowy, jedna roślina musi wydać 14 gram nasion. Jeżeli na każdym metrze kwadratowym rośliny będą silnie zainfekowane, a przypomnijmy, że próg szkodliwości suchej zgnizny kapustnych to 20% zainfekowanych roślin na polu, to przy większej obsadzie stracimy 500 kg nasion na hektar, a przy mniejszej obsadzie nawet 700 kg. Stąd też często biorą się duże różnice w plonowaniu, gdy rolnik chce osiągnąć plon powyżej 4 ton z hektara. A więc w jaki sposób możemy walczyć z tą chorobą? Można stosować metody agrotechniczne profilaktyczne, choćby zmianowanie, chociaż częściej rolnicy decydują się na lepszą ochronę fungicydową. Wykonuje się dwa zabiegi, pierwszy jesienią, drugi wczesną wiosną. W pierwszej kolejności rolnicy decydują się na kompleksowe rozwiązania fungicydowe, tak by nie zastanawiać się, który biotyp występuje na ich polu, diglobosa czy maculans. Ale dostępne są również odmiany z genem RLM7. Tak, takie na przykład jak Herakles, który ma podwyższoną odporność na Leptosperia maculans. A co zatem sobie polecasz do stosowania w okresie jesiennym? Jesienią polecam Repax Primer. Repax Primer to pakiet specjalnie wymierzony w oba biotypy grzyba, tak by rolnik nie musiał się właśnie zastanawiać, który biotyp przeważa na jego polu. Repax Primer działa wielokierunkowo, zabezpieczając nie tylko przed suchą zgnilizną kapustnych, ale również przed innymi chorobami. Dodatkowo pełni funkcję regulatora wzrostu, który pomaga osadzić stożek wzrostu niżej i przezimować roślinie. Dzięki zawartości substancji hormonopodobnych pomaga wydłużyć i wzmocnić system korzeniowy, dodając tym samym odporności na mróz. Wiemy co jesienią, a co zatem wiosną? Zabiegi wiosenne są kontynuacją zabiegów jesiennych. Tutaj mogę polecić pakiet Repax Bravis, który precyzyjnie uderza w choroby grzybowe, w tym w suchą zgniliznę, zwalczając jej oba biotypy. Z uwagi na bardzo szybkie działanie i transport w roślinie prowadzi do całkowitego wyniszczenia choroby. Dodatkowym działaniem jest regulacja pokroju, przekładająca się na wyrównanie plantacji. Dziękuję Ci bardzo, Sylwia, za dzisiejsze spotkanie. Państwa niezmiennie zachęcam do kliknięcia subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka i pozostawienia komentarza na dole pod filmem, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.